Witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam Performance Tool od SimBriefa, który już w poprzednim odcinku pokazywałem na podstawie screenów, które SimBrief nam udostępnił. To były jednak spekulacje, a na dzień dzisiejszy już mamy Performance Tool od SimBriefa wydany i dzisiaj zobaczymy, jak on wygląda dokładnie w finalnej wersji, jakie mamy opcje. Wygenerujmy sobie szybko Jakiś lot yy, powiedzmy z Warszawy do Poznania y, Boeing 737 y, 800. O nie, Max, chociaż może być w zasadzie Max albo nie, weźmy tą 800, bo do niej mam profile i są profile. Weźmy first class economy config, w sumie generate flight. No i tam Simplif nam wygenerował ten plan lotu, ale to nie jest jakoś tam bardzo ważne. Przechodzimy tutaj z zakładki do opcji performance and tools i mamy tutaj w zasadzie to wygląda tak samo praktycznie jak na tych screenach, które Simplif nam udostępniał. No co tu ma się różnić. Mamy przycisk populate from last flight, ten przycisk czyta wam po prostu wasz poprzedni, najnowszy wygenerowany plan lotu. No i mamy nasz samolot, możemy to sobie zmieniać oczywiście. Mamy, że startujemy z Warszawy, yy, mamy pasy do wyboru. W tym przypadku, no powiedzmy, że 29 nam dał. Patrząc na wiatr to by się zgadzało. Yy, mamy do wyboru jednostki długości, fity czy metry. Macie też tutaj taki przycisk w którym możecie zapisywać te jednostki tak samo kilogramy możecie sobie zmienić take off weight jest taki jaki wam wyliczył simbrief możecie sobie ustawić klapy weźmy piątki, Trust setting również możecie sobie ustawić, niech nam wyliczy sam, Blitz settings, anti-ice settings wind, generalnie metar, możecie kliknąć, tutaj macie opcję populate weather i to wam popierze najnowsze po prostu metar jaki jest dostępny, a więc jak już to sobie wszystko ustawicie, możecie kliknąć Calculate. I teraz przesunę Wam obraz, żebyście bardziej po prostu widzieli. I tutaj mamy już wszystko pokazane. Nasze wszystkie parametry, jakie mamy silniki, aircraft type, wagę, czy startujemy z bleedami czy nie, anti-ice'ami czy nie. Mamy nasz flas, flap settings i Trust setting, który nam wyliczył Wyliczył nam take of one, więc nie będziemy startować z full w tym przypadku, tylko z jedynki. Wyliczył nam assume temperature, v1, rotate i oczywiście v2. Wyliczył nam te prędkości. Mamy również tutaj nasz max weight, max temperature, weather info i runway info. Co jest, co jest w sumie dość interesujące, bo od razu wiecie, ile pasma metrów tak naprawdę. I macie ten obrazek, który również był pokazany na screenach od Symbrifa Macie tutaj zailustrowany pas 2.9 jego True Heading 2.89, również jego długość, jak i szerokość mamy pokazane na niebiesko nasze V-Bugsy mamy latest reject, czyli moment, w którym, ostatni moment, w którym możecie anulować start, jest on trochę przed prędkością V1. Nie, jest ona na tej samej prędkości co, V1, prędkości co V1 no później już tego startu nie możecie anulować tylko musicie startować i mamy nasz stop distance mamy też tutaj pokazane właśnie wiatr z jakiego kierunku i o jakiej mocy o jakiej sile headwind oraz crosswind więc tak to by wyglądało weźmy sobie jeszcze wyliczmy może dla Innego typu samolotu. Weźmy sobie na przykład Airbusa A320. Yy, silnikami CFM. Yy, to się skadza, to się skadza. Take off weight powiedzmy, że 64 yy, 1100 kg. I yy, Calculate. Ok. Yy, wyliczył nam już nasze. Prędkości. Mamy re, rejestrację, aircraft type, engine type cfm -y, wagę, no to samo generalnie. Czas settings i no, w, w przypadku Airbusa widzicie, że startujemy z Flexa, nie, startu, nie, nie wyliczył nam, żebyśmy startowali z TOGI, tylko żebyśmy startowali właśnie z Flexa. E, wcześniej nam wliczył, żebyśmy nie startowali z pełnej TOGI, tylko z jeden W przypadku Boeinga, no w, w przypadku Airbusa wiadomo, że. Mamy do wyboru flex lub togę. Wyliczył nam assume temperature i prędkości V1, rotate V2 oraz zainlustrował nam ładnie nasz obrazek. Więc jak widzicie performance tool tutaj w przypadku prędkości do startu działa dobrze. Weźmy sobie jeszcze, zobaczmy landing performance, który również jest tu dostępny. No, na początku weźmy sobie na przykładzie naszego tego bojenkości 737 w economy config. Flap settings 30. break setting optimum. Niech nam wyliczy. Condition dry. Reverse. Credit. No, reverse mamy. Populate weather. Ok, jest najnowsza pogoda. Calculate. Wyliczył nam prędkości. I mamy tutaj flap settings. Wyliczył nam breaki na trójki. OK. Mamy, że mamy dostępne. Wirif yy, mamy, który wynosi 146 dla KRAP-30. Yy, mamy actual distance podany. Distance dostępny. Landing limits, tak jak mieliśmy też takeoff limits. Macie weather info. I runway info. I również macie ładnie zobrazowany rysunek gdzie macie Actual Distance narysowany oraz cały dostępny dystans też macie tutaj wiatr podany z obliczonym headwindem jak i crosswindem także to jest ten cały performance tool od SimGrypha, który wydaje mi się, że działa naprawdę świetnie na pierwszy rzut oka nie ma się do czego przyczepić, jest on naprawdę konkretny co najważniejsze darmowy także to tyle co wam chciałem pokazać w dzisiejszym odcinku, trzymajcie się i do następnego, cześć!